Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja blisko 100% w Europie już jest. Wielki szok, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę z inwestowaniem na inflacji, na deflacji, na krachach, na euforiach, na hossach, bessach, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Inflacja blisko 100% w Europie już jest. Wielki szok. Trudno nie odnieść wrażenia, że to, co się teraz dzieje w Turcji, wymyka się po prostu spod kontroli z powodu tego, że ta inflacja, którą dzisiaj poznaliśmy, dla ujęcia inflacji producenckiej zbliżyła się już do 100%. Inflacja ta wyniosła dokładnie 93% w ujęciu rocznym, więc naprawdę jest gigantycznym zaskoczeniem. A gdy dodamy do tego, że odczyt inflacji CPI, czyli konsumenckiej w Turcji, zbliża się do poziomu 49%, widać wyraźnie, że tutaj inflacja naprawdę wymyka się spod kontroli i te działania na razie nieortodoksyjne banku centralnego, które zaaplikowane są w Turcji, nie działają skutecznie ku temu, żeby stłamić ten mocny, ale to naprawdę mocny wzrost cen. I dopiero tutaj w Turcji widać, że inflacja jest problemem, a nie w Europie, czy też nie mówiąc już o Polsce, gdzie inflacja PPI jest praktycznie dwa razy niższa niż inflacja PPI w Eurolandzie. No ale co jest także istotne i szczególnie ważne? Na tym wykresie widzicie Państwo realne stopy procentowe i one wynoszą minus 35%, chociaż jeszcze raz przypominam, ten pomiar inflacji realny, a czyli realnych stóp procentowych jest błędny, ponieważ on odnosi stopy procentowe, które są teraz, do inflacji, która jest odczytywana teraz, ale w ujęciu rok do roku, czyli odnoszą się do roku poprzedniego. Gdyby rzeczywiście chcieć ująć w pewien sposób i właściwie realne stopy procentowe, to są stopy procentowe teraz i inflacja za rok, która się dopiero pojawi w ujęciu rok do rok, czyli inflacji na chwilę obecną. Ale oczywiście nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości inflacja, dlatego bardzo często pojawia się tam te mylne stwierdzenie, że to jest realna stopa procentowa, to jest stopa procentowa teraz minus inflacja rok do roku, która odnosi się do tej inflacji dokładnie sprzed roku. No oczywiście, dlaczego jednak korzystamy z tego miernika? Ponieważ on działa bardzo psychologicznie, pokazuje pewne zależności, no i mając na uwadze te wykresy, na które patrzą inwestorzy, można bardzo łatwo skojarzyć, jak oni mogą zareagować, dostając takie informacje, które, jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem są błędne, ale myślę, że tak czy siak należy na nie zwracać uwagę. No ale co jest także istotne, to, że te dane o inflacji bliskiej 100% w Europie, ponieważ skrawek Turcji jest jednak w Europie, one nie wpływają na razie jakoś szczególnie na zachowanie tureckiej waluty, tak jakby turecka waluta już była całkowicie pogodziła się z takimi odczytami danych makroekonomicznych i tym poziomem stóp procentowych, który obserwujemy. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast co do inflacji, zwróćcie Państwo także uwagę. ONZ pokazuje taki wskaźnik zachowania cen żywności na całym świecie. Zobaczcie Państwo, jesteśmy znowu na tych samych maksimach wszechczasów, które ostatnio obserwowaliśmy 10-11 lat temu. Wtedy były arabskie rewolucje, teraz także dochodzi do zmian władzy bądź też jakichś perturbacji geopolitycznych, więc ewidentnie widać, że inflacja ma wpływ na to, co się dzieje w sferze politycznej, więc ma także duży potencjał generowania niepokojów społecznych i nie wolno lekceważyć tego tematu tym, którzy szczególnie mają teraz dzierżą władzę. Ale także poznaliśmy dzisiaj inflację PPI, czyli tą producencką dla całej strefy euro i ona była także wyższa niż prognozy, wyniosła 26% i jest oczywiście prawie półtora razy większa niż w Polsce i oczywiście w porównaniu z tą 93% inflacją producencką w Turcji, no widać, że tendencja jest po prostu ta sama, ale skala jest oczywiście gigantyczna, odmienna. No i oczywiście dzisiaj kluczowe było to, co się stało w decyzjach banków centralnych. Europejski Bank Centralny oczywiście pozostawił stopy procentowe bez zmian, ale teraz w momencie tworzenia tego wpisu prezes Lagarde mówi, wypowiada się, ma konferencję prasową i najważniejsze przesłanie na razie, jakie jest, to, że Europejski Bank Centralny uważa, że marzec i czerwiec będą kluczowe miesiące do podejmowania decyzji przez Europejski Bank Centralny z powodu
projekcji inflacyjnych, które mogą się pojawić, ECB zauważa, że inflacja staje się problemem i rynek pieniężny już reaguje, ponieważ zostały podniesione prognozy rynkowe rynku pieniężnego co do podwyżki stóp procentowych. Jest ona już wyceniana na 10, na to, że już w czerwcu dojdzie do podwyżki stóp procentowych o 10 punktów bazowych. Rynek prognozuje, zobaczcie Państwo, już grubo ponad 25 punktów bazowych na koniec grudnia, czyli podwyższyły się to znacząco te oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych i to jest teraz ten driver, który prowadzi do wzrostów wartości euro na euro-dolarze, na wszystkich innych parach związanych z euro, czy też nawet na euro-funcie. Tutaj tak jakby te słowa zaczęły sprzyjać temu, żeby inwestorzy zaczęli kupować euro na całym indeksie, licząc na to, że Europejski Bank Centralny rozpocznie wkrótce cykl podwyżek stóp procentowych i inwestorzy tak jakby zaczęli kupować plotki. No zobaczymy oczywiście jak będzie, ja cały czas twierdzę, że amerykański dolar jeszcze ma potencjał ku temu, żeby się umocnić. Jak widzicie Państwo na wykresie euro-dolara, on cały czas testuje właśnie teraz w momencie tego wpisu, nawet kiedy szybuje już w okolice 1.14 górne ograniczenie tego wielomiesięcznego kanału spadkowego. No i teraz przed rynkiem ważna decyzja, czy przebijamy, czy też odbijamy się od tego poziomu. No i myślę, że w najbliższym czasie czeka nas bardzo istotna decyzja co do losów tutaj i euro, i oczywiście amerykańskiego dolara, ale jeszcze raz podkreślam, nie skreślałbym jeszcze amerykańskiego dolara, który moim zdaniem ma potencjał jeszcze przez co najmniej miesiąc do tego, żeby obserwować jego aprecjację. Drugie wydarzenie z dziedziny polityki monetarnej to decyzja Bank of England w sprawie stóp procentowych. Tutaj stopy poszły do góry, tak jak rynek się spodziewał, do poziomu 0,5%. Rynek pieniężny także podnosi oczekiwania co do kolejnych podwyżek stóp procentowych i praktycznie mamy w cenie już prawie 5 podwyżek stóp procentowych do końca tego roku, czyli rynek ewidentnie dostaje to, czego oczekiwał, ale jak zobaczcie Państwo, jaka jest reakcja na eurofuncie, mamy do czynienia ze wzrostem, para znowu wbija się do tego rocznego kanału spadkowego, który widać na wykresie, funt zaczyna się generalnie osłabiać i ewidentnie także tutaj mamy widać presję na to, żeby globalnie kupować euro, w tym wypadku także równolegle sprzedawać funta brytyjskiego. No i zobaczymy, być może ten wielki big short, o którym już mówiłem pod koniec grudnia, proszę wrócić do tych materiałów, który był tworzony przez hedge fundy na funcie brytyjskim, zacznie się realizować, bo na razie od miesiąca mamy naprawdę konsolidację, małą zmienność i nie wiadomo, czy ten kanał został w końcu wybity dołem, czy też nie. Dzisiaj jest szansa na to, żeby nie był wybity, a takie niewykorzystane szanse się mszczą, więc jeżeli rzeczywiście wrócimy do wewnętrzna tego kanału, no to być może czeka nas jakaś większa fala osłabienia funta brytyjskiego. No, będziemy obserwować bardzo intensywnie oczywiście, ponieważ funty, pary z funtem mają generalnie największą zmienność i tutaj day traderzy czują się najlepiej na funtach brytyjskich, ponieważ impulsy pozwalają naprawdę bardzo, ale to bardzo korzystać lub też rzeczywiście generować ryzyko straty w przypadku, kiedy nasze transakcje nie są korzystne, nie idą w naszym kierunku. I oczywiście obiecałem także Państwu taką analizę szybką co do złotego po tych informacjach, które się ostatnio pojawiły, czyli o tym, że Narodowy Bank Polski ustami prezesa Glapińskiego sygnalizuje chęć umocnienia złotego i to było widać już wczoraj. Natomiast dzisiaj pojawiła się kolejna dobra informacja dla rynku złotego, nawet dwie informacje korzystne dla rynku złotego, nawet trzy informacje korzystne dla rynku. Po pierwsze, to, że prezydent zaczął sygnalizować ochotę na to, żeby pogodzić się z Unią Europejską. To był taki impuls główny, który umocnił złotego. Później pojawiła się informacja o tym, że mamy porozumienie w sprawie Turowa, to także umacniało złotego. Trzecią informacją jest oczywiście zachowanie euro-dolara, który także sprzyja złotemu, a nawet jeszcze czwartą, rzucę ciekawą, ważną informację, to, że zobaczcie Państwo, poszły także stopy procentowe w Czechach do góry, do poziomu 4,5%. Jest to bardzo, ale to bardzo silny czynnik sprzyjający umocnieniu czeskiej waluty, która jest najsilniejsza teraz względem euro od 2011 roku i być może inwestorzy liczą na to, że wkrótce także w Polsce będzie tak duża podwyżka stóp procentowych. No i zaczynają pod to spekulować, nawet dolar złoty spada już pod poziom 4,0 w momencie tworzenia tego wpisu, a euro złoty testuje swoje wsparcie 4,53, gdzie tam jest Fibonacci, gdzie jest naruszana linia trendu wzrostowego o wielomiesięcznym charakterze i oczywiście mamy ostatnie minima, więc tutaj generalnie zaczyna być coraz bardziej ciekawie. W przyszłym tygodniu mamy decyzję EPP w sprawie stóp procentowych i co teraz prognozuje rynek? Zobaczcie Państwo na tych wykresach frasów,
Tutaj ewidentnie mamy w cenie już 50-punktową podwyżkę stóp procentowych w przyszłym tygodniu w Polsce, a do końca tego roku rynek sygnalizuje, że stopy procentowe mogą znaleźć się w okolicach 4% i to jest teraz scenariusz bazowy, więc podwyższane są cały czas te oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych. Natomiast to, że wczoraj prezes Glapiński zasugerował zmianę narracji Narodowego Banku Polskiego na taką bardziej jastrzębią prozłotową, nie jest uwzględniane, czyli ten czynnik tak jakby sygnalizujący, że zamiast podwyżek stóp procentowych Narodowy Bank Polski postanowi także zmierzyć się z inflacją poprzez kurs walutowy, żeby umocnić krajową walutę, na razie nie jest odczytywany przez rynek przyszłych stóp procentowych, rynek pieniężny tego nie widzi. No i zobaczymy, co będzie dalej, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy oczywiście decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a niektórzy nawet sygnalizują, że może dojść do podwyżki o 75, a nawet 100 punktów bazowych, no ale oczywiście no zobaczymy, jak będzie. Na razie jest 50 punktów bazowych w cenie. I teraz przejdźmy do indeksów giełdowych. Oczywiście indeks S&P zatrzymał się na linii trendu spadkowego. Dzisiaj będziemy rozpoczynać od sporej luki spadkowej, co jest związane z tym, że wyniki ostatnio Mety, czyli Facebooka, doprowadziły do gwałtownego spadku kapitalizacji tej spółki w handlu przedsesyjnym o prawie 180 miliardów dolarów, więc szykuje się nam luka spadkowa. No i zobaczymy, co się dalej stanie, ponieważ jeżeli występuje prawo longa, czyli w tendencji wzrostowej niższe otwarcia są wykorzystywane do kupna i będzie dzienna świeca miała biały kolor, to będzie sygnalizowało, że rynek naprawdę ma ochotę na wzrosty. Ale jeżeli dzisiejsza sesja będzie spadkowa, pomimo tej luki spadkowej na otwarciu dość sporej, no to jednak zacząłbym się znowu zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście rynek ma ochotę na wzrosty i czy czasem ten ostatni wzrost z ostatnich sesji nie był taką tylko, nie był powodowany tylko zamykaniem krótkich pozycji. Dzisiejsza sesja będzie ciekawa, natomiast coraz ciekawiej się dzieje na indeksie DAX z powodu tego, że mamy tutaj oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro, a tego oczywiście rynek akcji nie lubi, stąd też indeks DAX coraz bardziej zaczyna spadać. Natomiast wciąż nie ma zmiany sytuacji technicznej i oczywiście także WIG20 tego nie lubi i mamy tendencję spadkową, którą także obserwujemy tutaj na wykresie. Widzicie Państwo, że nie udało się jednak przejść tej strefy oporów 2250-2260, a to jest zła wiadomość dla popytu na ryzyko. No i teraz zobaczcie Państwo, rynek surowcowy dzisiaj będziemy analizować poprzez zachowanie ceny ropy Brent w rublach. I tu się okazuje, że jesteśmy na historycznych maksimach. Jeszcze nigdy tyle Rosjanie nie dostawali rubli za sprzedaż swoich węglowodorów, czyli ropy naftowej w tym wypadku. No i zobaczcie Państwo, jaka jest tutaj naprawdę ta rozbieżność i w krótkim terminie, i oczywiście w bardzo długim terminie. Bardzo dobrze to jest widoczne. I już na sam koniec oczywiście Bitcoin, który wczoraj bardzo ładnie zasygnalizował, że czekają nas spadki indeksów giełdowych i mamy odbicie od dwumiesięcznej linii trendu spadkowego i zobaczymy, czy dzisiaj rzeczywiście spadki indeksów giełdowych będą przez ten Bitcoin dobrze wskazane. No, jestem bardzo ciekawy, co to dalej z tego wyniknie i cały czas pamiętajmy o bardzo silnej korelacji dodatniej między zachowaniem Bitcoina, kryptowaluty, także Ethera z indeksami giełdowymi. Dzisiaj rano już było w komentarzu porannym, jaka jest naprawdę bardzo silna teraz korelacja między Etherem a indeksem giełdowym i warto o tym pamiętać, że ta korelacja jest teraz rekordowo silna. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że są one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia jutro.